albo 100 tysięcy zbuntowanych główkarów Sydrze. Przepraszam, ale ledwo doszedłem do równowagi ze samym sobą i postanowiłem pójść do klasztoru. I już mówiłem do siebie w myśli, bracie Karol. A tu się pojawia nowy problem. Znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Jest to zaplecze sklepu motoryzacyjnego. Właściwie nasz teatr jest dość specyficzny, także mamy wysokiej klasy sprzęt analogowy do obsługi sprzętu cyfrowego. Jest to obsługiwany ręcznie. Tak, obsługiwany ręcznie i bardzo drogi, ponieważ został wykonany przez artystów. Wobec tego jest, dajmy na to, już dziełem sztuki właśnie. I to się na to z tej znajduje, co się właśnie znaleźła, bo inaczej nie byłoby się tym czymś. I nie wracając, że jak tam rozciekli cały byłym szwaronem egipskim, mówiąc o sobie, jak on teraz o sobie powiedziałem, bo musiałbym iść stułem gdzie indziej w tym właśnie czasie. A to się inaczej wydaje, to jest tylko złudzenie wynikające ze skarb tego indywiduum we wszechświecie. Zosia! Kawy! Mamy pociąg do teatru w ogóle. Mamy pociąg do teatru, naprawdę wielokrotnie, każdego dnia jest pociąg do teatru. Tak, to jest taki specyficzny właśnie efekt analogowy, bardzo rzadko wykorzystywany w teatrze. O dziwo, jest to przewidywalne, to znaczy one są tak mniej więcej 7 minut po normalnym rozkładzie z dworca PKP, tak jeszcze. Tak, czyli gdyby ktoś przyjeżdżał pociągiem na spektakl, to 7 minut po odjeździe może do niego wskoczyć, ale w biegu... Bądź też wyskoczyć, z Halickiej bezpośrednio, przechodząc tak. Tylko przez ulicę. O spektaklu byś coś powiedział. Ojej. No ty reżyserowałeś, no ja tam tylko stałem i ten... I co? I dekoracje robiłem jakieś takie kolorowe. Spektakl powstał jakby z takiej potrzeby obserwacji dzisiejszego świata. Tego, co się dzieje, to znaczy głównie jaki ma wpływ na nas życie polityczne. Że jakby wszyscy jesteśmy tym zaabsorbowani w jakiś sposób, ma to na nas bezpośredni wpływ, że to dzieli ludzi. A my chcieliśmy zrobić taką troszeczkę kalkę tej rzeczywistości, bardzo mocno przekształconą w absurd. Przykro mi panowie, że muszę odmówić, ale właśnie dziś idę do klasztoru. Do klasztoru? Ależ Charlie, to zbrodnia, no bój się Boga. Tak. Panie Karolu, jeśli mogę pana tak nazwać, to włożone są pewne kapitały. Klasztor? My kanger barbade bezego, bo ja nic nie rozumiem. Kapitały. Wobec mojej popularności, no, sądzę, że niewielkie. Każdy chce mieć cieklicę na jakimś stanowisku społecznym. Ja musiałem zagrozić każdemu radnemu gminy, że strzelę w łeb. Jak się zbliży na 100 kroków do tej traty, koniecznie chcą mnie znów wybrać wójtem. Wójt? Starosta czy wojewoda, bo ja o tym słyszałem, to są faramuszki. Tu chodzi o cały kraj. Pan musisz być prezydentem. Ja się zorientowałem zaraz, nie widząc pana ani razu. Tylko pan możesz skonsolidować wokół siebie siłę. Macie jakieś idoli pozytywnych albo negatywnych politycznych? Nie musicie nazwiskami operować. Ja tu tylko robię scenografię, prawda? Ja nawet telewizora nie mam, radia nie słucham, gazet nie czytam. Tak powiem. Gazet nie czytam, telewizora nie oglądam, śledzę wszystko w sieci. Nie mam idola. I mam nadzieję, że nie będę miał idola.